i na wierzch około 5 ml grenadiny. I efekt sunrise, czyli wschodu słońca, mamy gotowy. Do dekoracji dam kumkwat, czyli mini pomarańcza. Następnym będzie tequila sunset. Do szklanki z lodem, w lewo, 40 ml tequili. Do 10 ml grenadiny, zmiana kolejności, a następnie sok grejpfrutowy. W tym wypadku do dekoracji użyję Physalis, czyli michunkę. Obie te rzeczy kupiłem dzisiaj na bazarku koło domu. Na koniec będzie tequila sundae. Do szklanki z lodem. Wlewam 40 ml tequili. 80 do 100 ml soku ananasowego. I na wierzch grenadina. 5 do 10 ml. Do dekoracji użyję trójkącik z ananasa. Pamiętajcie, że przed wypiciem najlepiej te koktajle dobrze zamieszać. Nasze trzy wersje tequili sunrise są gotowe. My widzimy się już niedługo, natomiast pamiętajcie, iż codziennie możecie na naszym Instagramie obserwować nowe, inspirujące posty. Ciekaw jestem również, czy czytacie opisy pod naszymi filmami. Jeżeli tak, to w komentarzach użyjcie hasło, które tam zamieściliśmy. Nie zapomnijcie też kliknąć dzwoneczka. Bawcie się dobrze, ale pamiętajcie, nie przesadzajcie.